artefakty pasują do opisu Sowietów. Tutaj przebili się do ruin. Jakieś ślady uciekinierów? Nie jestem pewien, nic nie widzę, ale straciłem kontakt z oddziałem poszukiwawczym na dolnym poziomie. Rozumiem. Dam znać oddziałom z przodu, aby były gotowe. Widzisz jakiś ruch? Nie, ale mam stąd dobry widok. Dam znać, jeśli coś zobaczę bez odbioru. Armia Czerwona odkryła w końcu świątynię błogosławieństwa proroka. Wstrzymali normalne prace i rozpoczęli rabowanie bogactw naszych przodków. Byliśmy gotowi. Dzięki współpracy z zagranicznymi więźniami zdobyliśmy broń i dynamit. Wystarczy chwila nieuwagi strażników, by wykorzystać panujący chaos i wszcząć bunt. Czerwonoarmiści byli wobec nas okrutni, odpłacimy im więc tym samym. Nie spoczniemy do chwili, gdy wszyscy najeźdźcy będą martwi. Tylko wówczas nasza tajemnica będzie bezpieczna. Przeglądałem pliki, zapisując parę na własny użytek i trafiłem na wymianę korespondencji. Na mój temat. Co gorsza, zdaje mi się, że miałem to znaleźć.
szef ochrony wie, że ujawniałem informacje. Wiedział pewnie od początku. Na razie tylko mnie obserwują. Chcą sprawdzić, co planuję. Sam chciałbym to wiedzieć. Zginę przez własną ciekawość i głupotę. Nie mam pewności, czy ten kanał jest bezpieczny. I możliwe, że już do ciebie dotarli. Wpadam w paranoję, ale trójca to nie żarty. Są wszędzie. Im więcej wiem, tym jestem bardziej przekonany, że wdepnąłem w naprawdę wielkie gówno. Teraz mogę przyznać ci rację. Obym mógł powiedzieć ci to osobiście. Niewielkie męskie pudełko na leki z emaliowanym sierpem i młotem. W środku jest jakiś osad. Ma intensywny zapach. To chyba jakieś amfetaminy. Laro, jesteś tam? Utknąłem, Laro. Musisz... Zbyt proste. Nie rzucę okiem na dziennik. Chyba jest tam coś o sejfie. Z wykazów wynika, że Sowieci przechowywali najcenniejsze znaleziska w tym sejfie. Otwórz. To ma pani? Tak jest. Okej, pozostali z was. Niczego nie dotykać. Spiszcie wszystkie artefakty, jakie znajdziecie. Wszystko to pochodzi z kopalni? Tak. W ostatnich raportach jest napisane, że wstrzymali operację, gdy tylko znaleźli to miejsce. Powstanie musiało wybuchnąć podczas zamieszania. To jest starożytne. Napisy nie są po rosyjsku. Masz pojęcie, skąd to pochodzi? Mieszanka greckiego i chyba mongolskiego. Ostrożnie, tylko zawiasy. To nie takie proste. Patrzcie, zespawali je. To trochę potrwa. Chcę zajrzeć do środka, zanim Konstantin tu się zjawi. Rozumiem, ale nie sprawia, aby metal topniał szybciej. W porządku. Sam wytłumaczysz się, czemu sejf nie jest otwarty. Kiedy przyjedzie Konstantin? Idzie prosto do górnych szybów. W głębszej części kopalni pobrano obiecujące odczyty, ale wysyła nam na pomoc swoją straż osobistą. Wciąż sądzi, że więźniowie stanowią zagrożenie? Nie widziałeś, co ona zrobiła w gułaku. Ona stanowi zagrożenie.
Potwierdzam, widzę cel. Teraz. Tak jest. Rozejść się. Otoczyliśmy ją. Się ratujemy nawzajem. Dzięki. Cieszę się, że nic ci nie jest. To tędy? Tak. W środku będzie ich więcej. Nie musisz tego robić. Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. Wciąż chcę odpowiedzi. A więc nie ma czasu do stracenia. Ta ścieżka zabierze nas przez górę. Moi ludzie korzystali z tych dróg, dopóki Sowieci nie przybyli i zaczęli kopać. Co oni tu znaleźli? Coś, co ich zaciekawiło. Użyli maszyn i ładunków wybuchowych, aby kopać głębiej, wyrządzając dużo szkód. Wiele starych dróg zapadło się, ale teraz jest bezpiecznie. Cóż, przynajmniej tak było. Nie brzmi zachęcająco. Trójca musiała znaleźć stary sprzęt górniczy. Próbują dokończyć to, co zaczęli Sowieci. Nie ma innego przejścia. Obawiam się, że już go nie ma. To komplikuje sprawy. Szybki problem, mamy opinię. Przewody są zarzewiałe, ale myślę, że mogę ją obejść. Plany. Zawalą całe to miejsce. Sowieci zniszczyli większość starych ścieżek. Szybko! Znajdź Sofię! Powiedz jej, że trójca jest tutaj! Jacob, słyszysz mnie? O, niedobrze. Może uda nam się uruchomić dźwignię. Musimy się jakoś dostać na górę. Czekajcie, chyba mogę... W porządku.
porządku. Mogę przywrócić zasilanie do konsoli. Nie wrócimy tam, skąd przyszliśmy. Musimy... Co teraz? Zwracam się z prośbą o jak najszybsze potwierdzenie odbioru tej wiadomości. Od odkrycia ruin nie otrzymaliśmy żadnych wytycznych. Zajmujemy się nadal badaniem artefaktów i zwojów znalezionych w kopalni. Choć wydaje się to niemożliwe, wszystko wskazuje na to, że odkryliśmy ruiny legendarnego miasta Kitierz. Natrafiliśmy również na liczne informacje na temat jakiejś mesjanistycznej postaci. Jeśli dobrze rozumiem te teksty, chodzi o proroka, który uciekł z Bizancjum około X wieku. Z inskrypcji wynika, że zabrał z sobą artefakt o potężnej mocy. Na razie wstrzymałem normalne wydobycie. Mam zamiar odkryć prawdę związaną z tym tajemniczym prorokiem. Czy to jest część zaginionego miasta? W głównej jaskini zainstalowaliśmy już ciężki sprzęt i planujemy przebić się do miejsca, które wygląda na świątynię. Nawet jeśli musielibyśmy w tym celu rozwalić prowadzące tam starożytne wrota. Znaleźliśmy dotąd i skatalogowaliśmy setki artefaktów. Jednak w kopalniach zaginęły dwie brygady strażników. Osobiście przesłuchałem miejscowych więźniów. Twierdzą, że nic nie wiedzą o miejscu pobytu zaginionych strażników. Dotkliwie ich ukaraliśmy, jednak obawiam się, że w powietrzu wisi bunt. Mały włos. Przedstawia kazanie proroka w Konstantynopolu. Znów jesteśmy rozdzieleni. Mam nadzieję, że Jacob żyje. Nie wiem, gdzie dokładnie się znajduje.
Ot cała historia mojego życia. Walczę o przetrwanie, ale o dziwo jestem pełna nadziei. Wszędzie wokół widzę niesamowite ruiny. Pewnie są częścią zaginionego miasta proroka. Co jeszcze jest prawdą? Boskie źródło. Czy ono naprawdę tu jest?